Więc przechodząc do agendy, najpierw chcieliśmy opowiedzieć, jak to w ogóle wygląda, jakiś wstęp, to co zastaliśmy w Olicie, kiedy przyszliśmy, jak wygląda nasz proces testowy, jakich technologii używamy. Następnie Paweł opowie Wam coś o generowaniu danych testowych, o testowaniu dla różnych krajów, dla różnych wersji platformy, o wydajności, o stabilności. Na końcu opowiemy także trochę o infrastrukturze i o Jenkinsie. Dobrze, więc rozpoczynając w Poznaniu, zajmujemy się tak naprawdę 8 krajami. Myślę, że większość z nich jest Wam znanych. Wspomnę więc tylko o tych 3, które na przykład dla mnie nie do końca były znane, czyli Białoruś, Kazachstan i Uzbekistan. Kraje różnią się od siebie poza oczywistymi rzeczami, czyli językiem i bazą danych, różnią się też niektórymi funkcjonalnościami. Niektóre kraje mają pewne funkcjonalności, które nie występują dla innych, niektóre mają pewne zakładki, które również nie występują dla innych. Również sam kod strony minimalnie się różni, co oczywiście prezentuje pewne problemy przy automatyzacji tego. Wspomnę również, że każdy kraj ma osobne repozytorium, mamy jedno główne repozytorium i poza tym mamy właśnie 8 repozytoriów dla każdego kraju. To moc czasu, którą tutaj przedstawiłem. Styczeń to jest właśnie czas, kiedy z Pawłem przyszliśmy do firmy, żeby rozpocząć automatyzację testów. Przed nami wyglądało to w ten sposób, że testy w ogóle nie były wpisane w proces deweloperski. Tak naprawdę jedynie były jakieś testy jednostkowe, było ich dość mało. No i moim zadaniem z Pawłem było właśnie zacząć tak naprawdę automatyzację, zacząć pisać te testy, wpleść to jakoś w proces deweloperski, w Jenkinsa. No i właśnie chcielibyśmy opowiedzieć o problemach i wyzwaniach, które nas spotkały w tym czasie, jak to wygląda dzisiaj. Dobrze, tak powiem tylko o dwóch zdaniach, że korzystamy z frameworku o nazwie Athena, który tak naprawdę w naszym przypadku umożliwia nam tylko odpalanie testów w Dockerze. I nie będę się nad tym rozwodził, ponieważ jutro o 9 Rafael ma prezentację na ten temat, więc będę się mógł dowiedzieć się o tym więcej. Teraz jak wygląda sam proces testowy? Korzystamy z Jiry i wygląda to w ten sposób, że pojawia się scenariusz i jeśli jest od razu powiedziane, że mam trafić do testów, pojawia się właśnie scenariusz napisany jako given when done. Myślę, że każdy z Was słyszał o tym. Następnie to trafia do nas i my nadajemy temu odpowiednią labelkę, w zależności od tego, czy chcemy to automatyzować, czy też nie decydujemy się na to. Następnie powstają automatyczne testy i na końcu są outsourcowane manualne testy do zespołu z Intri. Co do samej technologii, kto z Was słyszał o czymś takim jak Gherkin czy Page Object Pattern? Czyli praktycznie wszyscy, więc wspomnę tylko krótko, że korzystamy właśnie, piszemy w PHP, korzystamy z biblioteki Bihat, piszemy właśnie scenariusze w Gherkinie. Przemawiało za tym dość oczywiście to, że są one bardzo czytelne i osoby nie techniczne łatwo mogą je również czytać. Co do samej struktury naszego kodu, wygląda to dość standardowa struktura. Mamy feature file, gdzie znajdują się gherkinowe scenariusze. W kontekst file, tak naprawdę mamy definicję tychże kroków gherkinowych. Następnie mamy page objecty, czyli tak jak każdy
typie, tak, są to abstrakcyjne reprezentacje stron, zawierające wszystkie elementy i podstawowe metody wykonywane na nich. Ponadto mamy klasę o nazwie Cyanon, która tak naprawdę jest odpowiedzialna za generowanie danych testowych przez API. O tym będzie opowiadał za chwilę Paweł. I mamy dodatkowo różne utilities, które są nam w jakiś sposób przydatne, no i o których też będziemy opowiadać później. No i oczywiście konfiguracje, które nam są przydatne do definiowania jobów na Jenkinsie. I tak naprawdę również mamy tam zdefiniowane adresy poszczególnych stron w page objectach, ponieważ jak można się domyślić, są one różne dla różnych krajów. Dobra. To teraz ja z racji od razu uprzedzam, że z problemów technicznych nie będzie tutaj jakiegokolwiek demo i postaram się wam to w jakiś sposób opowiedzieć, może to się uda. Tak jak Filip wspomniał, struktura generowania danych i ogólnie nasze podejście polega na tym, że dane testowe, które tworzymy, nie są w żaden sposób zdefiniowane wcześniej. Rozpoczynamy testy na pustym środowisku, które zabiera tylko podstawowe konfiguracje i uruchamiając testy, każdy test wie, jakie dane sobie ma utworzyć i posiada taką strukturę, która u nas nazywa się trojan, coś w zasadzie konia trojańskiego, która pozwala wstrzykiwać te dane przez wywołanie API przed wywołaniem testów i jest to oczywiście dostępne tylko na środowiskach testowych, deweloperskich czy lokalnych. I to, co jest jakby plusem tego podejścia, że w jakiś sposób te dane są zrandomizowane, czyli często zdarzają się błędy w czasie testów, które właśnie na jakimś poszczególnym, jakby jest to plusem i minusem, pozwala w związku z jakimiś specyficznymi danymi wtedy, czy to można użyć tego jako konkretnego przypadku testowego już bez randomowości na przyszłość, czy właśnie po prostu naprawić. I po stronie naszego kodu jest to nazwane Cyanon, wysyła te zapytania do aplikacji testowanej. Więc to też nam daje taką, dzięki temu, że jest to współdzielone między różnymi wersjami aplikacji, daje to nam taką w miarę dobrą strukturę po stronie kodu samych testów automatycznych, że w zależności od kraju nie ma różnic między tym, więc to się tutaj udało w miarę fajnie uprościć. Tutaj właśnie było demo, ponieważ z racji tego, że jest to API, to stworzyliśmy wtyczkę do przeglądarki, która pozwala w taki sposób kontekstowy, jeżeli jest to głównie dla programistów, którzy gdzieś tam debugują, czy dla manualnych testerów, dostają listę endpointów i na przykład jeżeli są na stronie logowania, to ta wtyczka generuje, znaczy wyświetla im te endpointy, które odpowiadają czy na przykład na stronie logowania za stworzenie użytkownika testowego, czy gdzieś tam na stronie ogłoszenia, na przykład na modyfikację, czy to jego daty utworzenia, czy różnych innych parametrów, które gdzieś tam w testach się przydają, więc to jakby na bazie tego, co my wykorzystujemy do testów automatycznych, stworzyliśmy też takie proste narzędzia, dosyć funkcjonalne, które gdzieś też ułatwia pracę innym zespołom. Jeżeli chodzi o same test suity, to z racji tego, że mamy do czynienia z wieloma krajami, tak jak Filip wspomniał, czasami te funkcjonalności się ze sobą nie pokrywają, czy są w jakiś drobny sposób, w siebie odbiegają jakieś szczegóły, typu nie wiem, walidacja numeru telefonu, czy numeru NIP, to w jakiś sposób musieliśmy sobie z tym poradzić i to, jak mamy nasze suity zdefiniowane właśnie w dynamiczny sposób przed egzekucją na bazie tagów Birkinowych wybierane są poszczególne scenariusze do testów i właśnie tak jak tutaj jest, jeżeli to jest scenariusz specyficzny dla kraju, ma tak tego kraju, jeżeli jest to uniwersalny scenariusz, to po prostu tak all countries załatwia to w ten sposób i tak jak tutaj, nie wiem, czy widzicie na dole, przykładowa konfiguracja to poszczególne dla pojedynczego testu, to załatwia nam to w ten sposób, że nie widzicie.
Ale potem myślę, że jeśli będą udostępnione te prezentacje, to polecam. Jeżeli chodzi o testowanie właśnie różnych krajów, to co jakby udało nam się gdzieś jeżeli chodzi o wzorce projektowe w programowaniu, gdzieś sobie pożyczyć do samego kodu testów, są to wzorzec Fabryka, który pozwala nam na tworzenie stron z Page Object Pattern, takich, które jakby posiadają wspólny interfejs, czyli na przykład tutaj jest strona, która odpowiada za dodanie ogłoszenia w kategorii koty. I jak rozwijaliśmy te testy dla różnych krajów, zauważyliśmy, że pole rasa w zależności od kraju oraz w zależności od wersji aplikacji, ponieważ mamy wersję taką desktopową dla komputerów, ale też webową, ale mobilną. W zależności od kraju jest innym polem, a też w zależności od kraju jest inny, ma inny IPIC. Tak jak tutaj, tak jak widzicie na ścianie, różne IPIC-i, różne kontrolki, i to dzięki temu strona nadal jest ta sama i w bindingu, czy w kontekście, gdzie łączymy te kroki BH-owe z samym kodem i sam page object pattern, jest to jeden kod, który zależy się od tego, na jakim kraju jest test uruchamiany, to produkowana jest delikatnie inna strona ze wspólnym interfejsem i dzięki temu testy są prostsze, kod jest prostszy, a obsługujący wiele krajów. Też to, tak, z takich, no, w sumie nie jest to żadny rocket science, jeżeli chodzi o kod, ale dosyć mocno go upraszcza. W jakiś sposób, mimo że raczej staramy się kroki pisać zwięźle i parametryzować je w ograniczonym stopniu, to właśnie tutaj widać przykład, że krok dla kategorii tworzenia ogłoszenia w jakiejś kategorii, w zależności od kraju też się różni, ponieważ są to IDiki, więc je sobie w taki no, dosyć prosty sposób, ale mapujemy i to też nam pozwala na zachowanie uniwersalnych scenariuszy, które uruchamiane na każdym kraju przetestują to, co mają przetestować, a nie spowoduje to tego, że dla każdego kraju musimy tworzyć osobny scenariusz i jest to dosyć proste i gdzieś w jaki sposób można powiedzieć, że konfigurowane. Tak, kolejnym elementem, który również wykorzystujemy dla różnych krajów, są takie konfiguracje, ponieważ tak naprawdę dla różnych krajów mamy różnych providerów, przez których może przejść płatność typu PayU, czy nie wiem, dla Kazachstanu to nawet jest zupełnie inni providerzy. Również mamy zupełnie inne wyróżnienia dla każdego kraju. Nie są to niestety dane, które możemy sobie po prostu pobrać z baski, ponieważ tam jest tak naprawdę dużo innych rzeczy i mają one bardzo dziwne, nieintuicyjne nazwy, więc do tego stworzyliśmy sobie własne konfiguracje, które zwracają nam odpowiednie dane dla odpowiedniego kraju. Teraz parę słów a propos wydajności. Jak wiadomo, testy UI-owe nie są najwydajniejsze pod względem czasu, ponieważ po prostu działają długo. Więc kilka rzeczy, które zrobiliśmy w związku z tym. Pierwsze to oczywiście zrównoleglenie tych testów. O tym jeszcze pewnie wspomni Paweł za chwilę też przy okazji infrastruktury. Dodatkowo, kiedy jest taka możliwość, staramy się raczej tworzyć czy wykonywać różne akcje, robiąc to przez API, a nie wyklikując to. Oczywiście każdą rzecz testujemy minimum raz, tak żeby nie było to w ten sposób, że wszystko jest przez API. No i mamy właśnie takich pięć bazowych jobów. Job API, który ktoś tam działa bardzo szybko, z oczywistych względów, że w ogóle nie odpalamy tam przeglądarki. Testy bazowe, no tutaj już działają trochę dłużej. Testy korowe i testy monetyzacyjne. Tak naprawdę te dwa joby to są testy monetyzacyjne, to jest business to client. Chorobowe testy są odpalane po każdym komicie. Natomiast
korowe testy są odpalane po każdym komicie, natomiast te pozostałe testy są odpalane co godzinę. Jeszcze co tutaj warto może wspomnieć, to jak możecie zauważyć, testów monetyzacyjnych jest prawie dwa razy mniej niż bazowych, a działają prawie dwa razy dłużej. Wynika to stąd, że są to tak naprawdę takie testy end-to-end. Również z tego, że niektóre monetyzacyjne ustawienia wymagają konfiguracji, które ustawiane są w osobnym serwisie. I nie możemy puszczać testów do końca, nie możemy wszystkich testów puszczać w sposób równoległy, ponieważ wpływały one na te konfiguracje, dlatego część z nich jest puszczana w sposób sekwencyjny. Tutaj jeszcze właśnie taki przykład. Mamy krok, tak, i definiujemy tak naprawdę, znaczy mamy krok, który ustawia opcję faktur i tak naprawdę definiujemy poprzez parametr, czy chcemy to robić przez API, czy chcemy to robić przez UI. Tutaj po prostu tak naprawdę parsujemy te dane, które były dodane do kroku. No i w zależności od tego, czy jeśli nie został dodany parametr, że robimy to przez API, no to wywołujemy to dodanie przez page object po kolei. Jeśli został podany parametr API, no to robimy to wszystko przez API. Dodam jeszcze, że kiedy właśnie zmieniałem to, żeby to działało przez API, no to te testy przyspieszyły ponad dwukrotnie. Teraz parę słów a propos stabilności. Jak myślę, wszyscy wiemy, testy Selenium mają to do siebie, że bardzo często bywają niestabilne. Z różnych względów, a to coś się nie załaduje jeszcze na stronie, a to coś jeszcze nie wiem, nie zostanie poprawnie odczytane z bazy danych, czy nie zapisało się jeszcze w bazie danych, a to jakiś, nie wiem, błąd w Selenium się zdarzy. Także bazując na poprzednich doświadczeniach, w sumie korzystamy z metody o nazwie bitaction. Jest to tak naprawdę aktywne czekanie. Ta metoda próbuję wykonać to, co znajduje się wewnątrz, co 0,3 sekundy i robi tak, dopóki nie zostanie zwrócony w dół, czyli nie ta akcja nie zakończy się z czasem lub nie poleci timeout. Timeouty mamy zdefiniowane widać w innej klasie, ogólnie wszystkie konsty staramy się definiować, znaczy wszystkie stringi staramy się definiować, w tym przypadku inty też, w innej klasie. No i w tym przypadku, tak szybko przelecę przez to, to jest ustawianie wartości w dropdownie z searcha. No i tak naprawdę klikamy na sam dropdown, tak, wpisujemy coś do searcha, sprawdzamy, czy opcja jest widoczna, klikamy na nią, tak. No i wydawałoby się dość proste, a jednak okazuje się, że bez tego repeat action no, bardzo często te testy fajlowały. Druga rzecz też tak naprawdę, druga opcja z Repeat Action, ponieważ często zdarza się tak, że musimy odświeżyć stronę, sprawdzić, czy coś już się pojawiło na nim. W tym przypadku na przykład chcemy sprawdzić, czy liczba elementów wyniku wyszukiwania jest taka, jak powinna być. No więc musimy odświeżyć stronę, no i w związku z tym dodać im dodatkowy parametr true, który sprawia tyle, że Repeat Action nie próbuje wykonać akcji co 0,3 sekundy, bo tak naprawdę wtedy strona nie miałaby szans się załadować, tylko wykonuje tą akcję co 5 sekund, czyli daje w tej czas na załadowanie się. Dobra, to jeżeli chodzi o infrastrukturę, to korzystamy do uruchamiania naszych testów z Jenkinsa. Pipeline mamy skonfigurowane w ten sposób, że dla każdego kraju, jakby de facto jest to jeden pipeline dla wszystkich krajów, natomiast w zależności od tego, gdzie pójdzie commit, tak jak wspominał, czy to jest repozytorium dla danego kraju, czy są to jakieś repozytoria ogólne, to jest to uruchamiane ze względu na przekazywane parametry, uruchamia się inny zestaw testów. Po triggerze, który właśnie następuje, czy to ze względu na zmianę w kodzie, czy czasem, ponieważ nie wszystkie testy uruchamiamy po każdym komicie. Po tym właśnie triggerze budujemy paczkę z
daną wersję aplikacji, która później jest ściągana do każdego, w każdym etapie i na niej wykonywane są testy. Wykonujemy testy składniowe, linty oraz unity i później ten job router decyduje o tym ze względu na to, skąd przyszedł trigger ze zmianami, decyduje o tym, jakie testy uruchomić i tutaj właśnie wspomniane zestawy testów. Tutaj akurat widzicie ten pipeline spowodował zrobienie podstawowych testów dla jednego z krajów, dla Bułgarii i każda z tych etapów pipeline'u ściąga wybudowaną paczkę, co też nam oszczędziło czas, ponieważ na początku każdy job wiedział, jaką paczkę ma zbudować, ale budował ją i tutaj też wpłynęło to dosyć pozytywnie na jakość, na szybkość wykonania, a także zrównoważenie testów, ponieważ architektura samego Jenkinsa jest taka, że mamy takie proste maszyny, które budują paczkę czy wykonują unity, natomiast do testów UI-owych, które konsumują dużo zasobów, mamy dosyć solidne nody, które pozwalają na to, żeby uruchomić, o ile dobrze pamiętam, 16 jednocześnie testów, więc też zeszliśmy z ponad 40 minut do 10, zrównoważając je. Teraz jeszcze o stanie rzeczy, którą w zasadzie wprowadziliśmy dopiero parę tygodni temu. Tak naprawdę problem, który napotkaliśmy, to co było wspomniane wcześniej, że tak naprawdę testy były sprawdzane dopiero po tym, jak już kod trafił do mastera. No i chcemy temu zapobiec w ten sposób, że podłączyliśmy GitHuba pod Jenkinsa. No i w tej chwili właśnie w ten sposób to wygląda, że jeśli ktoś pisze w komentarzu odpowiednią frazę, no to triggerowany jest pipeline na Jenkinsie i wyniki można zobaczyć tutaj pod pull requestem. Co ciekawe właśnie było przy okazji tworzenia tego było sporo wyzwań, ponieważ plugin do Jenkinsa, który odpowiada za połączenie GitHuba z Jenkinsem, nie obsługuje jakby paru rzeczy. Po pierwsze to, że tak naprawdę każdy pull request ma inny kontekst. Jako że mamy te 9 repozytoriów, to tak naprawdę pull request wczoraj ma zupełnie inny stan tych repozytoriów niż pull request z dzisiaj. Tak więc one nie mogą korzystać z aktualnego stanu tych repozytoriów, tylko to musiało być dopisane w skrypcie waszowym, żeby ten kontekst był zapamiętywany. Dodatkowo ten plugin tak naprawdę był przewidziany tylko na odpalanie jednego joba, także odpala jeden job i zwraca jego wynik. I tutaj również musieliśmy dodać w skrypcie waszowym, tak żeby te wszystkie dane, te wszystkie parametry z pluginu były przekazywane do kolejnego joba i później wyniki wszystkie były pokazywane w GitHubie. Jeszcze na koniec parę słów na temat przyszłości, tego co planujemy zrobić. No, na pewno planujemy przyspieszyć te testy, ponieważ no, jak na razie to jest jeszcze w miarę ok, no, ale im więcej tych testów będzie się pojawiało, no, to już przestanie być dla nas wystarczająca szybkość. Planujemy zmienić także właśnie ten flow, to żeby tak naprawdę testy były puszczane jeszcze przed mergem do repozytorium. Wciąż budujemy zaufanie i kooperujemy z deweloperami, ponieważ no, tak jakby jesteśmy tutaj od stycznia i część z nich w ogóle wcześniej nie miała do czynienia z testami automatycznymi i chcemy, żeby jakby byli pewni, że kiedy coś faktycznie, jeśli testy są czerwone, to znaczy tyle, że coś się zepsuło, a nie że testy są w jakiś sposób niestabilne. No i krokiem, do którego chcemy gdzieś być może w przyszłości również dojść, to jest właśnie continuous delivery. Czyli tak naprawdę, żeby same listy na produkcję były
zależne od wyników testów, tak? Jeśli wszystkie testy przejdą, to wtedy może pójść